Czytanie dla singli. Czy poznasz kogoś niebawem, czyli być może w tych następnych 3 miesiącach, na które jest właśnie moja wróżba? Ja wróżę zawsze na 3 miesiące, tak? Kochani, mamy dzisiaj 2 grupy do wyboru. Pierwsza grupa to ta oto Talia Lenormanda i druga grupa to ta oto Talia Tarota, więc wybierzcie sobie pierwszą lub drugą talię. Oczywiście możecie oglądać cały filmik, wtedy macie 2 różne talie Lenormand i Tarot, jeśli nie umiecie się zdecydować lub jeśli lubicie obie te talie, są one różne, tak? Kochani, napiszcie mi po filmiku koniecznie Wasz komentarzyk, wyślijcie smajlik, pozdrowienia. Czytam, cieszę się z każdej Waszej reakcji. Oczywiście lajki w górę proszę, z kciuczkiem w górę. Subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi i zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Dobrze, więc zaczynamy, moi kochani. Czy single poznają kogoś? I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli Lenormanda. Tak, tutaj chodzi o jakieś spotkania, które Ty blokujesz, tak? Nie wiem, musisz wychodzić na spotkania, poznawać jakieś nowe osoby, tak? Umawiać się na randki. To jest wielka blokada, jeśli chodzi o Ciebie samą lub Ciebie samego, ale te blokady trzeba pokonać. Musi być słońce, czyli Twoja aktywność, wola, tak? By wychodzić tutaj i spotykać się z jakimiś nowymi ewentualnymi kandydatami, kandydatkami, ponieważ mamy tutaj miejsce publiczne, tak? Również jeśli wychodzisz gdzieś na zakupy, na spacer, czy na spacer z psem, czy gdzieś pospacerować, to musisz się rozglądać tutaj w miejscach publicznych, tak? Czy nie ma kogoś, kto Ci się podoba lub komu Ty się podobasz. Ty blokujesz te zachowania, ale to się musi wyjaśnić. Słońce mówi zawsze tak. Księżyc mówi o tym, że tęsknisz oczywiście za tym, by kogoś poznać. No i mamy tutaj księżyc i słońce, czyli męską i damską energię, czyli tak, myślę, że kogoś możesz przez następne 3 miesiące poznać, ale pod warunkiem, że się otworzysz i nie będziesz Ty sama blokować, ponieważ te blokady są u Ciebie, tak? Czyli te blokady muszą odejść. I wtedy otworzyć się, spotykać się, wychodzić, spoglądać w prawo, w lewo, zauważać, tak, inne ciekawe osoby koło Ciebie, które zerkają, może również nie blokować tego wszystkiego. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Czy single poznają? Czy single poznają kogoś w następne 3 miesiące? Czy single poznają kogoś w następne 3 miesiące? Czy single poznają kogoś w następne 3 miesiące? Czy single poznają kogoś? Tak, może być ktoś ewentualnie z pracy lub przy pracy, tak, jakieś kontakty z pracy, może nie od razu w pracy z Tobą w biurze siedzi, ale gdzieś w kontakty z pracy, bo tu mamy 3 karty pieniędzy, tak, czyli to mówi też często o kartach o pracy,
Więc tutaj mamy królową pentakli, 9 pentakli i 3 pentakle. Ktoś, kto Ciebie podziwia, kto jest z Tobą być może w zespole jednym, pracuje razem. Tutaj ktoś będzie myślał o związku poważnie, o tej znajomości poważnie, czyli ktoś do jakiegoś stałego, długotrwałego, stabilnego związku może się pojawić. Ty się musisz rozglądnąć, czy rzeczywiście w pracy, czy no nie wiem, czy na po prostu w aspekcie zawodowym, finansowym, czy kogoś tam gdzieś nie ma, komu się podobasz, kto Cię właśnie tu, mówię, podziwia. Ale uwaga też na wszelkie jakieś manipulacje, tak? Chodzi tutaj o to też, że masz użyć swoich wszystkich talentów, które masz, by tutaj zauważyć, jakby dostrzec, być bystrą, bystrym, by dostrzec tutaj kogoś, kto jest może już w Twoim otoczeniu, gdzieś przy Tobie, kogoś już może kogo znasz, lub w niedługim czasie, do 3 miesięcy, poznasz kogoś w pracy, przy pracy lub sprawy finansowe, sprawy egzystencjonalne lub po prostu kogoś spod żywiołu ziemi, tak? Żywioł ziemi, czyli ktoś, kto bardzo jest uziemiony, bardzo konkretny, poważny, chce klarownej, długotrwałej, stabilnej relacji. Oczywiście znaki ziemskie to takie jak byk panna koziorożec, więc może ktoś taki się pojawi w najbliższych miesiącach, więc bystrze się rozglądaj. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Życzę, by się dobrze działo. Pamiętajcie, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.